za zmarłych Eugenię, Bronisława Tadeusza, Kazimierza, Ireneusza Dunikowskich oraz Janusza Tokaja, a intencja druga, francuski powinna zainteresować, jest za nasze miasto, za Górę Kalwarię, za wszystkich jej mieszkańców Góry Kalwarii, tych, którzy nam posługują, rządząc, dla nich o światło i mądrość, dla nas także o współudział w tworzeniu czegoś dobrego tutaj wspólnie. Panu Bogu powierzmy nasze też osobiste intencje i sprawy. I na początku przy świętej przeprośmy Go za nasze grzechy. Spowiadam się. Wynosi swoje człowieczeństwo aż na
prawicy Ojca. Więc czyniąc rachunek, patrząc na siebie, trzeba też dostrzec i w sobie tę dobroć, i w sobie prawdę, od nas prawdę nieśmiertelną, i także w sobie dostrzec tą piękną Bogę. I też zobaczmy, bracia i siostry, które kiedy obchodzimy, czy choćby wspomnienie naszego założyciela, księży Marianu Kotowarczyńskiego, czy też dzisiaj święto naszego miasta, jest wiele rzeczy, które potrzebują naszej dobroci, potrzebują naszego serca. Bo zawsze łatwiej stanąć na boku i się odizolować od wspólnej pracy, wspólnego wysiłku. Zawsze łatwo tylko wytknąć, co nam nie wychodzi. O wiele trudniej wziąć się do tych wspólnie, czy właśnie w świętowaniu, czy także w budowaniu, tu w tym miejscu. To, że mieszkamy właśnie na Mazowszu, w cieniu zamku w Czersku, nie jest przypadkiem. Bóg nie czyni żadnych przypadków. I nasze losy splot ze sobą tu w tym miejscu. Żebyśmy czynili nie tylko grupę ludzi mieszkających obok siebie, nie zdających się, nie obchodzących się wzajemnie, ale grupę braci i sióstr, tu w tej wspólnocie Kościoła. Tak jak żyjemy, tak jak mieszkamy, tak jak jesteśmy. Jeśli Duch Boży nam będzie przyświecał w tej wspólnej solidarnej, w tej wspólnej solidarnym wysiłku, to też i nasze miasto, i nasza parafia, a potem nasza rodzina, czy jak powiedziałbym wcześniej nasza rodzina, będą miejscem, gdzie Chrystus będzie widoczny, gdzie Chrystus będzie głoszony, gdzie Chrystus będzie obecny, posyłający nieustannie wraz z Ojcem Ducha Świętego. I wtedy nie będzie problemów z czymś, co tu nam nie wychodzi, problemów z podziałami, problemów z tylko patrzeniem na cudek, że będzie wspólna praca ku nawróceniu, ku budowaniu czegoś, ku tworzeniu czegoś na wzór Pana Boga. Bo to, że tworzymy cokolwiek razem z Bogiem, jest taką konstrukcją, która płynie z Jego łaski. Jest takim też darem tworzenia. Módlmy się oczywiście też za nasze miasto, za Górę Kalwarię, żeby w nich kwitła praworządność, spokój, żeby też ludzie mieli pracę, byli szczęśliwi, żyli wspólnie w zgodzie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych rządzących i krajem, i naszym miastem, dla nich światło Ducha Świętego i Jego asystencję w decyzjach, w życiu osobistym. Ciebie prosimy. W ciszy Bogu złóżmy nasze osobiste intencje i sprawy. Ciebie prosimy. I za nas wszystkich się módlmy, żebyśmy mogli dostrzegać w sobie i w bliźnim dobro. Dobro, które Bóg nam ofiarował i w nas jest. Ciebie prosimy. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowieś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Witam bardzo serdecznie. Jestem przekonany, że ten dzień na długo zostanie w Państwa pamięci. I w tym szczególnym dniu, Szanowni Państwo, chciałbym na ręce naszego pokolenia, naszego mieszkańca przekazać klucz do bram naszego miasta. Ja, Dariusz Antoni Zieliński, z woli mieszkańców, burmistrz na czas święta Góry Kalwarii, miasto przedstawicielowi mieszkańców Dariuszowi Zielińskiemu we władanie oddaje. Niechaj mi godnie w tym dniu reprezentuje i o dobrą zabawę wszystkich zebranych zadba. Bardzo proszę. Ja dziękuję za możliwość pokazania tego, co robią wszystkim twórcom. Także życzę wszystkim mieszkańcom dobrej zabawy. Chciałbym też poprosić o to, żebyśmy spojrzeli na twórców z życzliwością, podanie których to będzie pierwszy raz, kiedy pokażą swoje umiejętności, to będą duże emocje, także niech to będzie czas życzliwości i dobrej zabawy. Zapraszam Was serdecznie. Bardzo dziękujemy, zapraszamy wszystkich Państwa do wspólnej zabawy. Dziękuję bardzo.
Zapraszamy Państwa do wysłuchania występu uczennic Ogniska Muzycznego działającego przy Ośrodku Kultury prowadzonego przez Panią Danutę Korulczyk. Usłyszycie Państwo piosenki o Górze Kalwarii, których autorem jest Pan Tadeusz Sas, muzyk i propagator folkloru. Pierwszym wykonywanym utworem będzie piosenka zatytułowana Miejscowość Miasto Góra Kalwaria. Wiadomo, to jest nie od dzisiaj. Każdy z nas o tym dobrze wie, że można zamieszkać nam wszędzie, gdzie tylko to żyje się chce. Mój wybór był właśnie zaś taki i bardzo dumna jestem z tego, że Góra Kalwaria właśnie tym miejscem, nie sposób żyć bez niego. Takiego istniało, jak alter nam rządził Górą Kalwarią, to się naprawdę działo. Miejscowość, miasto Góra Kalwaria, jak dumnie brzmią te dwa słowa. Kto zetknął się raz z tym miastem, na zawsze go w sercu zachowa. Miasto Góra Kalwaria, od wieków jest dobrze nam znane. Ci, co mieszkają w nim tu latami, dla nich to miasto kochane. Wracać wciąż.
swoje miasto, gdzie mieszka się latami. Zapraszam więc na spacer miasteczko uliczkami, bo góra Kalwaria ma klimat specyficzny. W dodę twardej uliczki statut jest historyczny. W dodę twardej uliczki statut jest historyczny. Starych znanych w mieście ulic liczy, kilka z nich tu wymienię, gdyż z Polski tam tyczę. Pijarska kalwaryjska, dominikańska kołusz, udali gdzieś księdza fajne, dalej sam zwiedzę. Kalwario, tyś miastem, które zna każdy z nas. Lecz przecież przed wiekami w tym miejscu rósł las. Dziś pięknie się nam rozwijasz, jak róży kwiatu pom. Każdy to z nas dostrzega, chociażby nie był stąd. Który Kalwario, ty jesteś kochana jak dziewczyna. O sobie nie powiedzieć, tyś jedna, tyś jedyna. Który Kalwario, ty jesteś tym miastem, które zawsze było i pozostanie naszym miastem na zawsze. Twój rozkwit jakże wspaniały, o którym można śnić. A żeby to spostrzegać, w tym mieście trzeba żyć. Zrób na rok nam pięknieniesz, chociaż ci lat przybywa. W zamian wierni mieszkańcy śpiewają tobie viva. Kochana jak dziewczyna, po co by nie powiedzieć, tyś jedna, tyś jedyna. Kurukandoru, ty jesteś tym miastem, które zawsze było i pozostanie naszym miastem na zawsze.
usłyszeliście Państwo przepiękne piosenki o naszym mieście, którym autorem słów jest pan Tadeusz Sas. Również pan Tadeusz Sas skomponował muzykę do tych piosenek. A tutaj dziewczyny zdradziły mi w tajemnicy, że pan Tadeusz ma takich piosenek na koncie ponad 20. 30. Walczysz ciągle. Zaginam już do domu, bo ja muszę do roboty jechać jeszcze. Kurde. Dzisiaj? No a co? Jeszcze raz serdecznie witam, to drugi pokaz dzisiejszego dnia w ramach wystawy fotograficznej i prezentacji multimedialnej pod tytułem Tak było. Wystawa została opracowana i przygotowana merytorycznie przeze mnie, czyli przez Piotra Rytko oraz przez mojego kolegę z Ośrodka Kultury, pana Pawła Tabora, który zajął się opracowaniem graficznym fotografii i filmu. Natomiast wystawa została dofinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. No i gdyby nie to dofinansowanie, co należy podkreślić, zapewne nie dzisiaj nie oglądalibyśmy tych zdjęć, a na pewno filmów. Co się okazuje, pozyskanie filmów, przetworzenie ich na płytę DVD, zdigitalizowanie jest bardzo jeszcze w Polsce kosztowne. I na pewno, jeżeli byśmy osoba prywatna była, to byłoby ciężko z przygotowaniem takiej prezentacji. Prezentacja będzie składała się zdjęć z okresu 1914-1989 i również z tego okresu pochodzą filmy. Studia muzyczno-wokalnego Orfeusz. Przede wszystkim chciałem podziękować instytucjom, które przyczyniły się do tego, że mogliśmy zaprezentować te fotografie i filmy, czyli Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, Filmotece Narodowej, Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych w Warszawie. Również należą się podziękowania osobom prywatnym. Przede wszystkim
już wymieniam. Chciałem podziękować rodzinie Kanabusów, przede wszystkim panu Eugeniuszowi Kanabusowi, który spędził na rozmowach ze mną wiele, wiele godzin. Spotykaliśmy się kilka dni i naprawdę poświęcił dużo czasu w przygotowanie tej wystawy, więc dla niego się należą podziękowania. Dziękuję również panu Markowi Bąkowi, panu Markowi Neymanowi, którzy przekazali bardzo ciekawe zdjęcia. Również rodzinie Markockich, panu doktorowi Adamowi Markowskiemu, który ma zasoby rodziny Markockich i przede wszystkim pana Edwarda Markockiego. Również dziękuję Straży Pożarnej OSP w Górze Kalwarii, która udostępniła nam kroniki. Pani Annie Ławeckiej, panu Michałowi Pienkowskiemu, panu Waldemarowi Bocheńskiemu, Zbigniewowi Morawskiemu oraz Wojciechowi Prus-Wiśniewskiemu. Ma to duże znaczenie, bo jak się okazało w trakcie realizacji projektu, a realizujemy go przeszło rok, to pozyskanie zdjęć jest bardzo trudne, tak? Tego projektu jeszcze nie zamknęliśmy, cały czas zbieramy zdjęcia, więc też apelujemy do mieszkańców. Jeżeli ktoś ma nawet jedną fotografię obrazującą naszą tutaj historię, serdecznie prosimy o kontakt ze mną, bądź też z Ośrodkiem Kultury. Z kolei teraz przechodzimy do bardzo ważnej wizyty w Górze Kalwarii. Widzieliśmy tam wizytę prezydenta Mościckiego, a tutaj mamy wizytę przyszłego marszałka Józefa Piłsudskiego. W 21 roku odznaczał on żołnierzy artylerii konnej orderami Virtuti Militari za wojnę w 1920 roku. No i ta wizyta była bardzo, bardzo ważna tutaj dla Góry Kalwarii. Przybył on konno drogą od strony Piaseczna. Powitany został przed OSP i ulicą Świętego Antoniego żołnierze, dygnitarze przeszli na Błonia Wiślane, gdzie były wręczane te odznaczenia. A był witany przez wszystkich przedstawicieli Góry Kalwarii, zarówno magistrat, jak i władze kościelne, przedstawicieli gminy żydowskiej. No i tutaj widzimy, jak wręcza odznaczenia bohaterom wojny z 2020 roku. Dzisiaj mieliśmy bardzo ważne uroczystości na Mariankach. Odbywało się też spotkanie młodzieży. A to jest wieczernik z okresu międzywojennego. Bardzo ciekawe zdjęcie. No troszeczkę inaczej teraz wygląda ten. Happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day.
the seas away. Happy day. Yes, he did it, Lord. Happy day. He taught me how. He taught me how to fall. Fight and pray. Yes, he did it, Lord. Fight and pray. And live rejoicing. Every day. Yes, he did it, Lord. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Klasy piątej Aleksandrę Ślusarczyk. Proszę Państwa, to jest jej pierwszy występ, więc bardzo proszę o gromkie brawa. Powitajmy ją gorącymi brawami. I
Zapraszamy jeszcze raz zespół Agrado na scenę i usłyszymy w ich wykonaniu piosenkę Najpiękniejsza w klasie, słowa Marek Dudkiewicz, muzyka Majka Jeżowska.